palenia fajki nauczyłem się w Rosji od starszych oficerów, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, ja nazywam się Jan Kowalewski, porucznik Jan Kowalewski. Chciałem Wam opowiedzieć taką krótką historię, która zaważyła na losach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Ale pozwólcie, że zacznę od małego cytatu. Otóż, poznając bez końca doznajemy błogosławieństwa. Dlatego, że wiedzieć wszystko byłoby przekleństwem. Tak napisał kiedyś jeden z moich ulubionych autorów, a nazywał się Edgar Allan Poe. Kiedy w dzieciństwie czytałem jego nowelę pod tytułem Złoty Żuk, utkwiło mi w pamięci jedno bardzo ważne zdarzenie. Mianowicie odczytanie pirackiego szyfrogramu zapisanego sympatycznym atramentem na kawałku skóry. Szyfrogram wskazywał miejsce ukrytego skarbu piratów. Ale, co ciekawe, charakterystyczne imię tego pirata, Kid, a raczej zawarte w pisowni powtarzające się dwie litery D, stanowiły klucz do odgadnięcia pozostałych znaków szyfru podstawieniowego. Jeszcze wtedy nie podejrzewałem, że ta zapamiętana, niewinna historyjka z dzieciństwa będzie miała taki wpływ na moje życie i na historię naszego kraju. Ale zacznijmy jeszcze od samego początku. Urodziłem się w Łodzi w roku 1862. W 1919 roku wyjechałem do Belgii, do Liège, na studia chemiczne. Znałem już wtedy kilka języków obcych. Umiejętności lingwistyczne bardzo przydały mi się w mojej późniejszej działalności, której wtedy jeszcze nie podejrzewałem. Znałem niemiecki, znałem rosyjski, znałem francuski. Zaraz po studiach, kiedy wróciłem w 13 roku do Łodzi, rozpocząłem pracę w zakładach chemicznych w Zgierzu, ale niedługo później wyjechałem do pracy do Białej Cerkwi na Ukrainie. Jak Państwo się domyślają, w 14 roku wybucha Wielka Wojna, a ja zostałem natychmiast zmobilizowany do armii rosyjskiej, carskiej armii rosyjskiej, gdzie na początku służyłem w oddziałach inżynieryjnych, ale do niektórych moich zadań należała także radiotelegrafia. Kolejna ważna umiejętność, która miała przydać mi się w późniejszym czasie. Podczas swojej służby w carskiej armii bardzo dobrze poznałem ich procedury, schematy dokumentów, terminologię wojskową, charakterystyczne zwroty. Te umiejętności zaważyły na tym, że potem, już jako oficer Wojska Polskiego, udało mi się złamać rosyjskie szyfry, które zaważyły na losach Bitwy Warszawskiej. Kiedy w 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja, rozwiązano oczywiście carską armię. Ja wstąpiłem do 2. Korpusu Polskiego na Ukrainie. Potem byłem oficerem Polskiej Organizacji Wojskowej i szefem sztabu 4. Dywizji Strzelców Polskich generała Lucjana Żeligowskiego. Do niepodległej Polski powróciłem razem z oddziałem w maju 1919 roku. I teraz, jak w ogóle zaczęła się moja przygoda z radiotelegrafią? Pewnego dnia mój kolega, oficer, porucznik Sroka, chciał wybrać się na 2-tygodniowy urlop z powodu małżeństwa swojej siostry. Zapytał mnie, czy nie zastąpiłbym go na służbie podczas jego nieobecności. A zadanie polegało na odczytywaniu przejmowanej przez radio korespondencji w różnych językach. Ponieważ znałem biegle kilka języków, znakomicie dawałem sobie ze wszystkim radę. Jeszcze wtedy nie przypuszczałem, że małżeństwo tej uroczej panny sroczanki będzie miało taki wpływ na historię Polski. Każdego dnia stosy z pakietami Radio Depesz trafiały na moje biurko. Były to depesze otwartym tekstem, które odczytywaliśmy bez problemu, ale część depesz była zaszyfrowana cyframi. Te szyfry na początku 1919 roku ciągle pozostawały dla nas tajemnicą.
Natomiast związek kilku depesz, które otrzymałem już trzeciego dnia służby. Dostałem cały pakiet adresowany do radiostacji Lwów, nadany przez sztab armii rosyjskiej. Znalazłem tam dwa bardzo ciekawe telegramy, które można powiedzieć były kluczowe, dlatego że to dzięki nim udało mi się złamać rosyjskie szyfry. Pierwszy z nich był całkowicie zaszyfrowany, a drugi otwarty, z wyjątkiem jednego słowa. Od końca 1919 roku polskie radiostacje prowadziły systematyczny nasłuch rosyjskich sieci radiowych, ale te zaszyfrowane depesze ciągle pozostawały dla nas tajemnicą. Kiedy naczelne dowództwo dowiedziało się o tym, że udało mi się złamać ten szyfr, natychmiast polecono mi utworzenie tak zwanej komórki dekryptarzu w Wojsku Polskim. Było to coś w rodzaju takiego brakującego ogniwa w systemie radiowywiadu. Następnie zabraliśmy się za tworzenie komórek analitycznych w dowództwach frontów i armii, gdzie na podstawie złamanych przeze mnie kluczy szyfrowych w sztabie na bieżąco odczytywaliśmy korespondencję wroga na froncie, bez potrzeby przesyłania jej do Warszawy. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Nad Polską wisi groza najazdu bolszewickiego. 1920 rok, sierpień. Armia rosyjska zbliża się do Warszawy. A dzięki mojemu systemowi odczytywania depeszy cyfrowanych, naczelne dowództwo Wojska Polskiego znało wszystkie ruchy przeciwnika, liczebność wojsk, rozkazy, ułożenie, strategię, przesunięcia itd., itd. Ale najważniejsze zadanie naszego radiowywiadu, jak nie trudno się domyślić, miało miejsce właśnie podczas Bitwy Warszawskiej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy przy stoliku Lenina i Piłsudskiego, którzy grają sobie w pokera. A za Leninem stoi człowiek z lustrem, co daje Piłsudskiemu pełny wgląd w jego karty. Tak w krótkich słowach opisałbym rolę naszego radiowywiadu. Rola, która wkrótce miała stać się kluczowa i decydująca o losach Bitwy Warszawskiej. W sierpniu 1920 roku armia rosyjska zbliżała się do Warszawy. Miała rozegrać się bitwa, która zmieniła losy Europy. Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Nie tylko zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę, ale przede wszystkim zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Plan Bitwy Warszawskiej powstał już de facto około 6 sierpnia i opierał się głównie na informacjach zebranych przez mój radiowywiad. Znaliśmy, tak jak wspomniałem, liczebność wojsk, położenie oraz wiedzieliśmy także o wszechpanujących w armii rosyjskiej kłopotach z dostawami. Jednak najważniejszą informacją, którą udało nam się ustalić, była wiadomość o rozwieraniu się strategicznych kierunków frontów rosyjskich. Mianowicie pierwszy kierował się na Warszawę, a drugi odginał się na Lwów. O tym, że powstała dziura między frontami, wiedzieliśmy już wtedy, kiedy front przebiegał jeszcze przez Pińsk, a więc na Białorusi. Mieliśmy więc sporo czasu, żeby opracować plan i wiedzieliśmy przede wszystkim, gdzie uderzyć. Piłsudski nie wiedział tylko, jak liczna jest tak zwana Grupa Mozyrska, która miała za zadanie odsłaniać od południa wojska generała Tuchaczewskiego nacierające na Warszawę. Udało nam się jednak ustalić, że jest to siła niespełna jednej dywizji. Piłsudski wiedział więc, że nie napotka znacznego oporu i będzie mógł bez problemu wejść na tyły Tuchaczewskiego. Czyli językiem Piłsudskiego można było walić śmiało naprzód. Manewr oskrzydlający, bo tak to się fachowo w terminologii wojskowej nazywa, manewr oskrzydlający naczelnego wodza przeszedł potem do historii jako kontrofensywa z nadwieprza. Piłsudski na podstawie danych zebranych przez nasz radiowywiad podjął jedyną słuszną decyzję,
i wykonał ją znakomicie. Ale to jeszcze nie wszystko. Dzień przed rozpoczęciem kontrofensywy zebraliśmy się w sztabie, żeby zadecydować, co lepiej. Czy pozwolić Rosjanom nawiązywać łączność radiową i na bieżąco odczytywać ich komunikaty, czy całkowicie uniemożliwić im porozumiewanie się. I zapadła decyzja, żeby całkowicie głuszyć wszystkie radiostacje sowieckie, co znakomicie wykonał mój kolega kapitan Jawor. Jak się tylko jakaś sowiecka radiostacja odezwała, pozwalaliśmy jej nawiązać łączność ze stacją odbiorczą. Ale jak tylko oni zaczynali nadawać depeszę cyfrowaną, puszczaliśmy im w ruch stałe stacje. Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Warszawę. Robiliśmy też taki żart. Nadawaliśmy im Biblię, cytaty z Biblii, morsem. Myśleliśmy, że może się nawrócą. I słuchajcie, przez 48 godzin, tak jak podaje tu Haczewski, przez 48 godzin ani jeden rozkaz i ani jeden meldunek nie przeszedł na całej szerokości frontu. I tu Haczewski właśnie, jako główną przyczynę klęski pod Warszawą, podaje całkowity brak łączności radiowej w momencie kontrofensywy polskiej. Pomyśleliśmy sobie, że zrobimy sowieciarzom psikusa. Był taki słynny korpus kawalerii Gajchana, który wycofywał się wzdłuż granicy Prus Wschodnich, odcinany kolejno przez nasze atakujące go oddziały. Znaliśmy ich kody służbowe, ich sygnały wywoławcze, godziny pracy. Nadaliśmy do ich radiostacji zaszyfrowaną ich własnym szyfrem wiadomość z sugestią, propozycją poddania się i przekroczenia granicy Prus Wschodnich, wejścia na pas buforowy neutralny. Nadaliśmy depeszę cyfrowaną i chwilę później otrzymaliśmy pokwitowanie. I słuchajcie, na drugi dzień rano radiostacja Gajchana nadała do swojego sztabu wiadomość tej treści. Dziś rano konny korpus kawalerii z rozwiniętymi sztandarami i z orkiestrą na czele wycofał się poza granicę Prus Wschodnich. Widzicie, jaka jest siła radiowywiadu? To my kazaliśmy się poddać, a oni zrobili, co chcieliśmy. Pamiętają Państwo taką scenę z filmu Bitwa Warszawska, kiedy do gabinetu Piłsudskiego wchodzi młody oficer, właśnie Jan Kowalewski, i osobiście przekazuje naczelnikowi rozkaz? No to zaufajcie mi, uwierzcie mi na słowo, jest taka scena. Ale ta scena jest całkowicie wymyślona. Nic takiego nie miało miejsca, ponieważ ja Piłsudskiego pierwszy raz spotkałem w Siedlcach. Odbyło się takie śniadanie w Siedlcach już po zakończonej bitwie, na które Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wyznaczyło mnie jako oficera towarzyszącego. Piłsudski też nalegał, żebym osobiście pojawił się na tym śniadaniu, dlatego że miałem takie wrażenie, że bardzo był ciekawy, jak wygląda ten magik od szyfrów. Ale że Piłsudski nigdy w słowach nie przebierał, to na pożegnanie rzucił mi tylko: no, zrobiliście dobrą robotę. Niewiele więcej powiedział też Sikorski, który w 22 roku przypiął mi ten medal Virtuti Militari. Powiedział tylko: to za wygraną wojnę. Tylko tyle. No dobrze, czy domyślają się Państwo może, jak udało mi się złamać ten szyfr? Jak w ogóle się do tego zabrałem? Może na początek wyjaśnię, na czym w ogóle polega cała ta kryptologia. Powiem panu dwa wyrazy zaszyfrowane, dobrze? 15, 54, 25, 21, 35, 15, 41, 13, 43, 53. Właśnie powiedziałem wam dzień dobry. To jest ten zapis. Czy widzi pan tutaj coś charakterystycznego? Dzień dobry. Powtarzające się litery. To same 15. 15 i 15. Dzień dobry.
15. Czyli już wiemy, że to jest D. Prawda? Mhm. Wracając do początku, do trzeciego dnia mojej służby w radiotelegrafii i do wspomnianych przeze mnie dwóch telegramów, wziąłem te dwa telegramy i pomyślałem sobie tak, ponieważ w dzieciństwie czytywałem też Sherlocka Holmesa i wiedziałem, że za wszelką cenę muszę znaleźć jakiś słaby punkt szyfru, a ściślej mówiąc, no jakiś punkt zaczepienia, tak? I pomyślałem sobie, że w rosyjskiej wiadomości o treści wojskowej, prawda, powinno, a nawet musi znajdować się słowo dywizja. Dywizja w języku rosyjskim ma bardzo charakterystyczny układ liter. Mianowicie zawiera powtarzającą się trzykrotnie literę I. Di-wi-zi-ja. I teraz wziąłem do ręki... Co? Jak myślicie? Grzebień. Każdy oficer nosi w kieszonce grzebień, żeby się poprawić w razie potrzeby, prawda? Więc wziąłem ten grzebień i wyłamałem ząbki w trzech miejscach. Następnie przyłożyłem grzebień do szyfrogramu i zacząłem przesuwać w prawo. I kiedy w pustych miejscach pokazały się 30, to już wiedziałem, że trafiłem. Cyfra 10 odpowiadała literze I. Kolejne litery, dopasowanie ich, prawda? Czysta formalność. Znałem już w tym momencie ile? 5 liter, tak? 1/5 alfabetu rosyjskiego. Dalsze litery odczytałem dzięki fatalnemu, a powiedziałbym nawet, że wręcz szkolnemu błędowi sowieckich szyfrujących, którzy w jednej depeszy nadali nazwisko dowódcy szefa sztabu otwartym tekstem, a w drugiej wiadomości zaszyfrowanym. Wystarczyło podłożyć jawny tekst pod zaszyfrowany i w rezultacie poznałem już ile? 12 liter, więc połowę alfabetu. Pomogło mi też słowo Odessa. Podwójne S od razu rzuciło mi się w oczy. I w ten sposób właśnie, podkładając w całości szyfrogramu znane mi już litery, odczytywałem kolejne wyrazy, aż w końcu powoli, powoli odczytałem treść pierwszego szyfrogramu. I w ten właśnie sposób w sierpniu 1919 roku metodą ataku lingwistycznego złamałem pierwszy rosyjski szyfr o nazwie Delegat. Co Państwo o tym myślą? Sprytne? Dobra robota. Proste? Sprytne, prawda? No cóż, bardzo dziękuję za uwagę, że chcieliście wysłuchać tej krótkiej historii. Ja się odmeldowuję. Jestem za Państwa jeszcze. Zajmie dosłownie tylko chwilę, bo tak jakby opowiadając trochę o Kowalewskim, ale w kontekście tutaj Lublina, Komarowa i obszarów, które no jak gdyby bezpośrednio kojarzą się tutaj z lokalną historią, ale też oczywiście związaną z rokiem 1920. My żeśmy wczoraj jechali, proszę Państwa, z Łodzi tutaj przez Lublin do Lublina i to jest między Warszawą a Łodzią, to jest obszar około, między Warszawą a Lublinem, to jest jakaś odległość około 200 km. I to jest jedno z takich miejsc, które było niezwykle istotne podczas wojny polsko-bolszewickiej. Otóż pomiędzy Warszawą a Lublinem wytworzyła się luka we froncie
rosyjskim. W zasadzie front zachodni, ten dowodzony przez Tuchaczewskiego, podążał bezpośrednio na Warszawę i zamierzali tą Warszawę zdobyć, no, bez mała z marszu. Ale swoje główne siły kierowali bardziej na północ. Tutaj na południe zostawili lukę. I właśnie było pytanie zasadnicze, które tutaj właśnie marszałek Piłsudski musiał zadać no właśnie swojemu wywiadowi. Kto pilnuje tej luki pomiędzy Warszawą a Lublinem? I odpowiedź była zdumiewająca, właśnie udzielona przez poruczyka Kowalewskiego, przez jego sekcję wywiadu. No nikt, po prostu nikt tego nie pilnuje. Skąd oni o tym wiedzieli? Otóż główne siły, tak jak mówiłem, Tuchaczewski kierował na Warszawę i tak naprawdę próbował ją obejść od północy, atakując w kierunku Płocka i Włocławka. Natomiast flanki południowej jego frontu zachodniego miała pilnować tak zwana grupa bojowa Tichona Chwiesina, tak zwana grupa mozyrska. To była jakaś jedna dywizja strzelców i oni, i ten Tichon Chwiesin, dowódca tej grupy mozyrskiej, od czasu, kiedy opuściła Bagna Polesia, donosił Tuchaczewskiemu, przez właściwie nie było dnia, żeby nie pisał: towarzyszu komandarmie, ja mam tylko 8 tysięcy ludzi, przecież ten front mi się rozciąga. Jak ja będę mógł bronić pana flanki, czy flanki frontu zachodniego, kiedy mam tylko 8 tysięcy ludzi? I rzeczywiście, nagle, kiedy Tuchaczewski stanął pod Warszawą, ta luka była już dramatyczna. 200 kilometrów i 8 tysięcy ludzi do upilnowania. No przecież nie było możliwe po prostu. No jedzie się i jedzie, prawda? A tyle wzgórz, tyle pól, no właściwie może się tam skoncentrować armia. Nie zauważysz tego i nie upilnujesz tej południowej flanki frontu zachodniego. I tą informację przekazał Kowalewski Piłsudskiemu. No to jest właśnie ta informacja, jak tutaj kolega mówił, że po prostu za to dostaniesz wirtuty, a jeżeli to jest nieprawda, to się każe rozstrzelać po prostu. No bo to była ta informacja. Mamy 200 kilometrów luzu, po prostu możemy tam robić co chcemy. I Piłsudski podjął bardzo prostą decyzję. Pakujemy tam 5 dywizji. 5 dywizji w stosunku do jednej dywizji. No przecież oni nie mają najmniejszych szans, żeby wytrzymać nasze uderzenie. Będą uciekać, jak nas zobaczą po prostu. Bo nic więcej nie są w stanie zrobić. I tak też się stało. W okolicach Wieprza, Modlina zostało skoncentrowanych 5 najlepszych polskich dywizji. Były to trzy dywizje regionowe, głównie dowodzone przez oficerów regionowych. Legiony polskie to jest oddzielna historia, ale musicie Państwo pamiętać, że to jest 50 do 60 tysięcy przeszkolonych żołnierzy. Tyle Piłsudski po prostu wyciągnął z pierwszej wojny światowej. Jest opowieść o wielkiej epopei regionów, gdzie mielibyśmy wrażenie, że wielu z nich, tych chłopaków, zginęło. Przecież pierwsza wojna światowa niezwykle krwawa. Nie u Piłsudskiego. Piłsudski szanował swoich żołnierzy, bo wiedział, że nie będą oni ginąć za cesarza Austro-Węgier czy cesarza Niemiec. Jeśli już mieli poświęcić życie, to za Polskę. Dlatego legiony to nie jest po prostu rzeźnia. Nie, nie. To jest kuźnia kadr. I tak było to pomyślane i tak to się stało po prostu. A więc mamy 5 dywizji skoncentrowanych na linii Wieprza pomiędzy Warszawą a Lublinem. Przeciwko nim jest grupa mozyrska, 8 tysięcy ludzi i Tuchaczewski szturmujący Warszawę, który nie ma pojęcia, co się dzieje, że ma na skrzydle 5 dywizji. Ale jest jeszcze jeden problem tutaj, po prostu, który się pojawił strategicznie, mianowicie chodzi o tak zwany front południowo-zachodni. Front południowo-zachodni, który jest pod Lwowem, stosunkowo niedaleko. No Lublin, Lwów, kiedyś to były miasta, które były po prostu, no nie bliźniacze, ale to ile tam jest do Chrebennego, to będzie, nie wiem, ze 150 km do Chrebennego jest, prawda? I potem z Chrebennego do Lwowa też kamienie dorzucić, prawda? I tam stoi armia rosyjska, front południowo-zachodni. I teraz właśnie, co ten front południowo-zachodni powinien zrobić? Dowódca Armii Czerwonej, Michał Kamieniew, taka znany działacz komunistyczny, znane nazwisko, ale nie tylko on. Wszyscy pułkownicy CASy, którzy służyli już w Armii Czerwonej, mówili jasno. Front południowo-zachodni całą swoją siłą kilku dywizji i armią konną Siemiona Budionnego powinien połączyć się z siłami Tuchaczewskiego, czyli wypełnić lukę pomiędzy Warszawą a Lublinem. Ta luka to jest, nie wiem, 200 km. Front ją utrzyma.
to nie jest problem, to jest 5-6 dywizji, to jest armia konna, 4 dywizje, plus dywizja strzelców, pociągi pancerne, artyleria, no przebij się przez to. Więcej po prostu będzie żołnierzy, będzie miał tam wtedy jego dowódcą frontu, niż po prostu Piłsudski będzie miał, co mógł oderwać te 5 dywizji. No i wtedy następne pytanie do radiowywiadu, takie zasadnicze. W którą stronę będzie działał, w jakim kierunku będzie działał front południowo-zachodni, ten, który szturmuje Lwów, po prostu Lwów się broni. I odpowiedź jest zdumiewająca Kowalskiego. Panie marszałku, proszę się nie obawać frontu południowo-zachodniego. Front południowo-zachodni będzie robił, mimo że ma rozkazy połączenia się z Ptuchaczewskim, czyli koncentrycznego ataku na Warszawę, nikt by tego nie wytrzymał. Po prostu. On zostanie pod Lwowem. Tak, zostanie pod Lwowem, ponieważ on ma zadanie inne, trochę polityczne. Chodzi po prostu o zdobycie Lwowa i atak na południe przez Przełęcze Karpackie, przez Duklę w kierunku Węgier i Włoch. I tam robić rewolucję mają. Po prostu taki cel im wyznaczył Lenin. I to było widać, to wszystko było widać z rozkazów, które były pisane, z sabotowania tych rozkazów. Jak Stalin mówił, jak pisał do Kamieniewa, nie, najpierw musimy zdobyć Lwów i Budionny już 3 dni ten Lwów zdobędzie, prawda? Musimy zostać na południu, nie pójdziemy do Tuchaczewskiego, jeszcze dajcie nam tydzień, jeszcze dajcie nam dwa. Miał na to zgodę Lenina i to robił. Wtedy, kiedy okazało się, że Piłsudski też o tym wiedział, dostał praktycznie rzecz biorąc 2 tygodnie czasu, no może niecałe 2 tygodnie, żeby sformować armię i uderzyć w lukę pomiędzy Warszawą i Lublinem. To się udało i 15, 16, 17 sierpnia 1920 roku rozpoczął się wielki odwrót Armii Czerwonej spod Warszawy. Po prostu w lukę weszły wojska polskie. I to jest jak gdyby pierwszy fakt. A co się dzieje zatem z frontem południowym? Front południowy się opamiętał, zrozumieli po prostu, że muszą atakować właśnie w kierunku północnym i natychmiast Siemion Budionny skoncentrował się w okolicach Sokala i ruszył na swoim marszem, gdzie miał bardzo wyraźne po prostu rozkazy zdobyć Zamość, Lublin i Warszawę. Po prostu, tak po kolei. Połączyć się z Tuchaczewskim. No nie miał się już z kim połączyć. I tutaj znowu dochodzi do głosu polski radiowywiad, który daje nieprawdopodobne informacje również polskim żołnierzom. Polskim oficerom i szefowi referatów wschód. Dowódcy, właściwie to jest szef sztabu generalnego, generał Tadeusz Rozwadowski. Armia konna jest groźna. To jest około 15 tysięcy sabel, kilka tysięcy baknetów, pociągi pancerne, taczanki z karabinami maszynowymi, artyleria. Posuwająca się niezwykle szybko, oni potrafili maszerować do 100 km dziennie. Nie lekceważył, Piłsudski na początku lekceważył Budionnego. Mówił, to jest kawaleria. Kawaleria to jest skończona na nowoczesnym polowarku. Piechota sobie z nimi da radę. Liczą się teraz samoloty i czołgi. Tak mówi Piłsudski. Znowu z tego filmu Bitwa Warszawska, gdzie Wieniawa, kawalerzysta, mówi, no tak, panie marszałku, ale my mamy jeden dywizjon lotnictwa i jeden pułk czołgów. A Budionny ma 30 tysięcy, na początku zaczyna tego 30 tysięcy szabel i atakuje szybkością 100 km dziennie. Musimy coś zrobić. I tu znowu w sukurs przyszedł polski radiowywiad. Dochodzimy do takiego momentu, bitwa pod Komarowem. Jutro jest rekonstrukcja tej bitwy pod Komarowem. To jest stosunkowo niedaleko największa bitwa kawaleryjska XX wieku. I proszę Państwa, o co chodziło w tej bitwie? Dlaczego ona została tak łatwo przez Polaków rozegrana? Dlaczego 4 dywizje Budionnego plus dywizja strzelców, plus jego artyleria, taczanki, po prostu błyskawiczny sposób przemieszczania się nie pomógł i po prostu Budionny wlazł w pułapkę. Doszedł pod Zamość, z północy generał Hae, z południa generał Sikorski, 10. dywizja, tu grupa pościgowa jazdy, artyleria na wzgórzach, wszyscy wstrzelani i po prostu w te dywizje jazdy po prostu są rozbijane ogniem artyleryjskim. Co się stało? No, z jazdy złapać tak łatwo jest można? Ułani, którzy szli śladem Budionnego, oni nie mieli zielonego pojęcia, gdzie on jest. Po prostu, mimo że byli prawie w kontakcie bojowym z nim na tyło. Próbowali się czegoś dowiedzieć, ale informacje były niepewne. No, jeden powiedział, że ich tu widział, drugi tam, no trudno to zebrać do kupy, nie? No, ale Budionny miał taki zwyczaj. Każdego
dnia wieczorem, tam między 6 a 7, do swoich dywizji wysyłał po prostu rozkaz. Ten rozkaz mówił o tym, co oni mają następnego dnia osiągnąć, w jakim kierunku się udawać, jakie są siły nieprzyjaciela, co oni mogą spotkać, co mają, czego mają dokonać. Powiedzmy o godzinie 6 rano telegrafista ze sztabu budynkowego wysyłał tą depeszę. Godzinę później na swoim biurku miał generał Rozwodowski. Oni dokładnie wiedzieli, gdzie Budiomny ma maszerować. Co ma zrobić? Co ma osiągnąć? Co jego dywizje mają osiągnąć? Łatwo było wtedy schwytać w pułapkę dywizję jazdy przy pomocy artylerii i strzelców. No, w jaki sposób, prawda? No tylko w taki, że my wiedzieliśmy, kiedy oni będą dzisiaj, jutro i pojutrze. Po prostu. Panie Andrzeju, a może pan opowie jeszcze, jak dokładnie doszło do przechwycenia depeszy rosyjskiej, tak? Bo to było na rok przed bitwą warszawską tak naprawdę, przecież w 19 roku. Trochę przypadku, trochę szczęścia i trochę tak naprawdę niespodziewanych okoliczności. Wiele z tego już powiedział Hubert, ale ja bym tylko dodał jedną rzecz, tak jakby trochę to pro domo sua w dwóch zdaniach. Kowalewski na ulicy Piotrkowskiej 132 znajduje się w Łodzi. Znajduje się taka tablica, która przywieszona kilka lat temu przez ministra Ciechanowskiego i żołnierzy informujące, że właśnie w tym domu mieszkał Jan Kowalewski. No właśnie, idziemy tak w Łodzi, zastanawiali się, dlaczego to jest, nagle pojawił się człowiek o takich wyjątkowych zdolnościach, które to Hubert wam po państwu opowiedział, po prostu. Skąd się u niego wzięły takie lingwistyczne możliwości? Otóż Łódź była na przełomie XIX i XX wieku miastem bardzo nowoczesnym. To było miasto takie jak, nie wiem, Chicago, Manchester. Robiło się tam karierę tylko dzięki znajomości matematyki, jak się było inżynierem, po prostu generalnie chemikiem, przedmioty ścisłe, maszyny, budowa maszyn. I Kowalewski uczył się w Wyższej Szkole Handlowej z bardzo silnym naciskiem właśnie na przedmioty ścisłe. I no, przy łamaniu szyfru przydała się znajomość języków obcych, wszystkich języków obcych i też różnych języków obcych, może w ten sposób. I też zastanawialiśmy się, w jaki sposób to wyglądało w przypadku Kowalewskiego. Na Piotrkowskiej 132, w ogóle na ulicy Piotrkowskiej, każdego dnia, o każdej porze można było słyszeć przynajmniej cztery języki. Rosyjski, bo to jest język, którym się porozumiewano i na co dzień język urzędowy, szkoły, niemiecki, jidysz i polski. Po prostu. Tych języków było przynajmniej cztery. I tacy młodzi ludzie, którzy się bawili na tych podwórkach, oni przesiąkali kilkoma językami naraz. Oni mówili, w Łodzi, żeby się dobrze prowadzić interesy, trzeba mieć przynajmniej cztery języki, trzeba było znać, żeby się w ogóle poruszać w mieście, prawda? No tak to działało. Na jednym podwórku mówisz, widzisz, potem po niemiecku szedłeś do roboty, w domu po polsku, a w szkole i w urzędzie po rosyjsku. W każdym języku musiałeś się posługiwać. Można się nauczyć czterech języków i to jest ciężka robota, nie? Po prostu jeden się, niektórzy się nawet tego nie nauczyli, a to nie będę wskazywał kto, po prostu, ale nie mam talentu do języków. Ale nawet ktoś ma talent i się nauczyć czterech języków to jest czymś innym niż od dziecka mówisz w tych językach. Zaczynasz rozumieć ten rosyjski, czuć ten rosyjski, ale też masz inne języki. Czyli twój umysł jest pobudzony bardzo wyraźnie w kierunku lingwistycznym. Stąd ten atak lingwistyczny, tak jak pan powiedział, na szef delegat, który tutaj właśnie zrobił Kowalewski. Ale jednocześnie jest druga ważna rzecz, on nie działał sam. Działali z nim matematycy, Leśniewski, Mazurkiewicz, profesorowie tutaj z Uniwersytetu Lwowskiego, z Politechniki Lwowskiej. I oni po prostu potrafili już jak gdyby znacznie bardziej skomplikowane szyfry prowadzić w dekryptaż. Ponieważ Rosjanie wprowadzali różne zmiany, tak zwane zmienniki, czyli sekwencje cyfr, które jak gdyby zaciemniały obraz rozwiązywania tego szyfru. I matematycy musieli stworzyć algorytmy, które wyciągały te zmienniki. I dopiero wtedy Kowalewski mógł przystępować do dekryptażu bardzo skutecznego. Najszybciej rozwiązał jakiś szyfr kawaleryjski. Kawalerzyści nie mieli skomplikowanych szyfrów. Mówi, to było około 10 minut po prostu. Tak doszedł do takiej niezwykłej wprawy.
Panie Andrzeju, może żeby się nie tylko Kowalski kojarzył Państwu z Bitwą Warszawską, warto wspomnieć o jego innych osiągnięciach, bo to także w okresie walk o granicę bunt Żeligowskiego i zyskanie Wilna, to także III Powstanie Śląskie i tam też działalność wywiadowcza, a potem działalność dyplomatyczna podczas dwudziestolecia międzywojennego. Tak, jak najbardziej. Tak tylko króciutko, proszę Państwa, jakby podsumowując. W marcu 21 roku jest oddelegowany do sztabu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie jest przygotowane przez polski sztab generalny. Tu nie ma żadnej ściemy. To są chłopaki w koszulach, którzy biegają po zmianie, powiedzmy. Oficjalnie to dali urlopy, tak? To byli polscy żołnierze. Oczywiście byli też powstańcy, byli Ślązacy. To jest przygotowane wojskowo bardzo dobrze. I jak zwykle drugi oddział sztabu zajmujący się wywiadem przejmuje Kowalewski. I on prowadzi dekryptaż również szyfrów niemieckich, z tych powodów, o których mówiłem. Szkoli Japończyków w rozwiązywaniu... 23 rok, już tak jak w Tokio znalazł się. W rozwiązywaniu szyfrów japońskich. I wreszcie po prostu w czasie II wojny światowej odgrywa wyjątkową rolę w tak zwanej akcji kontynentalnej. To działa w Lizbonie i po prostu prowadzi działania, których celem jest po prostu wyciągnięcie z wojny Węgier, Rumunii i Włoch. Czyli to jest operacja Trójnóg, tak? Tak, dokładnie tak to wyglądało. Z nami sprzed wojny próbował robić tam swoją polityczną robotę wywiadowczą, no ale konferencja w Teheranie i tam właściwie Stalin wymienia tylko... No właśnie, dlaczego w ślad Stalina tak bardzo niewygodny był? Kowalewski żądał odwołania go do Londynu. Tak, właśnie na konferencji w Teheranie padło jedno nazwisko Polaka, Jan Kowalewski. Stalin osobiście od Czeczyna zażądał, żeby go po prostu odwołał. Odwołał z Lizbony, bo robi złą robotę, bo tam w zasadzie już podzieliliśmy strefę wpływów, a to jest taki gość, który po prostu tego nie akceptuje, prawda? Więc trzeba go usunąć. Ale ja się zastanawiam, wie pan, tak po prostu, bo... Jest stary spór, powiedzmy tak, Stalin popełnił dramatyczny błąd, wywierając nacisk na Jegorowa, aby ten pozostał pod Lwowem i nie pomógł Tokarzewskiego w zdobyciu Warszawy. To była wina Stalina, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Później Stalin to obrócił na swoją korzyść i wszyscy ci marszałkowie, którzy wiedzieli o tym, łącznie z Michałem Tokarzewskim, dali głowę. Po prostu w 1937 wszystkich ich wybił, po prostu. Tych, którzy coś tam, z wyjątkiem Siemiona Budionnego, ale on może nie był mu groźny, po prostu taki kowalerzysta. Podobno się też mówiło, że nie jest najbystrzejszy po prostu. No to chodziło po prostu. Ale generalnie, i ja myślę, że taką ostatnią ofiarą Stalina tutaj z tej czasów tej wojny polsko-bolszewickiej, czyli jedną z takich ostatnich ofiar, to właśnie był Jan Kowalewski. Ja jestem przekonany, że Stalin wiedział, kim on był. Później pamiętał się, to po tak, prostu, tak? Mógł to pamiętać, bo tak się stało, że w 1926 roku powstała książka o polskim radiowywiadzie, napisana przez jednego z pułkowników Armii Polskiej. Ona została wydana w oficjalnym obiegu. I on tam wszystko opisał. Zanim się zorientowano i wycofano tą książkę, to przynajmniej kilka egzemplarzy trafiło ze wschodnią granicy do Moskwy. Po prostu. No więc oni dokładnie wiedzieli. I tam było z nazwiskami. Tam po nazwiskach pojechał ten gość. No po prostu. Nieporozumienie. A delikatnie rzecz ujmując, po prostu. Piłsudski nie był taki, jak ten jego jeden z jego podkomendnych, bo jak pisał o właśnie tej operacji z Nadwieprza, to pisał o tych swoich mękach, że on nie rozumiał, że on nie wiedział, że on po prostu coś tam wymyślał. Nie wspomniał o radiowywiadzie i bardzo słusznie. Po prostu, no bo to była tajemnica wojskowa. Ale nawet tam przerzucony do Londynu Kowalewski na laurach nie spoczął, bo brał dalej w przygotowaniach brał udział chociażby do Overlord, tak do rondowania Normandii cały czas był aktywny wśród Polonii, przecież brytyjskiej tak naprawdę do końca swojego życia. No tak, w 65 roku umiera na raka, a w 62 roku rozwiązuje chyba ostatni taki znany szyf Traugutta. To już chyba tak hobbystycznie już zrobił. Robi to hobbystycznie z czasów powstania styczniowego. Ja myślę, że to jest jeden z takich wielkich bohaterów, o których trzeba przypomnieć. I musimy po prostu pamiętać o jednej rzeczy, bo tak mnie ta postać intrygowała z takim prostym pytaniem. Dlaczego wygraliśmy? I odpowiedź też jest niezwykle prosta. Z Rosją w 20 roku. Jest niezwykle prosta, nawet jak pomieliśmy przewagę. Zawsze jest tak samo po prostu. Po prostu to się nazywa w wojsku pełna świadomość pola walki. Po prostu wiedzieliśmy co, gdzie, kiedy i jak. Mieliśmy niecały milion żołnierzy, oni mieli 5 milionów żołnierzy, mieli lepiej dowodzenie, mieli więcej broni. To nieprawda, że Rosjanie są do niczego. Nie, bo nie są.
po prostu są świetnymi żołnierzami. Byli dowodzeni przez carskich pułkowników z tego samego, z tej samej akademii. Oni się świetnie rozumieli, prawda? Byli wtedy już powiedzmy głównodowodzącymi, ale to duże ambicje. A Tukaczewski był naprawdę znakomitym dowódcą. Co do tego nie ma wątpliwości. No ale jak wiedzieliśmy, gdzie będzie uderzenie, to mogliśmy skoncentrować siły. Jak wiedzieliśmy, że to się przeniesie powiedzmy 100-200 km dalej, to mogliśmy je przerzucić pociągami. To kolejarze odgrywali bardzo dużą rolę. Tylko dlatego wygraliśmy, bo mieliśmy przewagę. No tak zawsze jest po prostu. Także ja myślę, że dobrze, że go przypominamy. Dobrze, że teraz już jest generałem brygady, bo go mianował prezydent Duda, no nie wiem, chyba w zeszłym roku, tak? Chyba tak, tak. Tak, we wrześniu. Na rok Kowalskiego to miał być przygotowane. Na rok Kowalskiego. To ważna jest taka nominacja, tam powiedzmy bohatera. Symboliczna, ale zawsze istotna. Tak. I dobrze, że ambasador Polski w Wielkiej Brytanii każdego roku w rocznicę Bitwy Warszawskiej czy w rocznicę śmierci Kowalskiego składa kwiaty na jego grobie. Grób jest zadbany, właśnie przez ambasadę, jak sądzę. Wiesz, cmentarz no taki, jak to tam jest, no w każdym bądź razie utrzymujemy kontakt z rodziną. No z wnukiem, który mieszka w Szwajcarii, tak. Także, no, który właściwie też trochę dopomógł przy okazji organizowania obchodów roku Kowalskiego, bo podzielił się fotografiami rodzinnymi. Właśnie, tu Państwo widzicie Ferreira. Tak, dobrze. Ferreira, tak. Tak, Hugo Ferreira. Taki finansista, który mieszka właśnie, bo on na takich dwóch zdaje się, mieszka jedno w Brukseli z tych potomków Kowalskiego, a drugi zdaje się w Szwajcarii, w Genewie. Także też są zainteresowani. Gdańsk się trochę interesuje tym, jest nagroda imienia Kowalskiego. Tak, bo Muzeum II Wojny Światowej. Tak. Muzeum II Wojny Światowej i przyznają właśnie za osiągnięcia takie nie tylko wojskowe, ale takie nowatorskie po prostu, no bo to jest właśnie najskuteczniejsza polska broń, wywiad na poziomie światowym. Myślę, że w czasie II wojny w Zatorce podobną świadomość sytuacyjną pola walki mieli Amerykanie, którzy po prostu korzystali z wojsk kosmicznych, prawda? Czyli z rozpoznania kosmicznego po prostu w ten sposób. Wtedy radiowywiad był równie nowy jak technologia, którymi stosowali Amerykanie. Dlatego tak łatwo wygrali w Iraku, a my trochę ciężej, no ale z mocarstwem. No. Przecież nie biliśmy się z Beduinami na pustyni, prawda? Tylko z potężnym mocarstwem, armią, dobrze uzbrojoną, dobrze dowodzoną i niezwykle silnie motywowaną. To bardzo ważne. Zajmy rewolucyjne są niezwykle silnie motywowane. Bardzo dziękuję Państwu.